Siemaneczko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Dzisiaj zrobimy coś szalonego. Ostatnio robiliśmy też coś szalonego, bo robiliśmy golfa pod drift. A tym razem pomyślałem sobie, że robimy coś, zrobimy równie szaloną rzecz, czyli zrobimy sobie Honda Civic R. Nie wiem, jaka to jest generacja, ale po prostu Honda Civic R zrobimy sobie pod drift. Myślę, że da się zrobić konwersję napędu na tył. Jeśli nie, to będzie kurde odcinkowy fail. No, trzeba będzie to sprawdzić. To jest Honda Civic, która jest chyba takim bezpośrednim konkurentem dla Golfa, a może nawet i czwórki, który to jest rocznik. O 97, no to nie wiem, czy dla czwórki, czy bardziej dla trójki Golfa. No, ale jest to też taki mały popierdzielacz, który możemy sobie za niewielkie pieniądze kupić i zobaczymy, co można z nim zrobić w Forzie Horizon 4. O, chyba można, tak. Na szczęście można zrobić konwersję napędu na tył, więc można dodać wał napędowy, który nie wiem, gdzie tam wejdzie, bo ten samochód, ta płyta podłogowa jest pomyślana w ogóle o tym, żeby ten samochód nie miał napędu na tył nigdy w życiu. No będziemy musieli tutaj troszeczkę podkręcić auto na pewno. Nie wiem, czy tu mamy zrobiony jakiś tam tuning. Ua! Wybieramy jakieś malowanie pod drift. Dużo jest fanów tego modelu, więc na pewno któryś z nich zrobił tutaj coś swojego. Ostatnio robiłem jedno malowanie, zajęło mi 4 godziny, ale było takie dosyć dokładne, można powiedzieć. No dobra, to mamy. Tutaj zaraz zajmiemy się jeszcze tuningiem. Aha, miałem wymienić felgi, bo zapomniałem o tym. Ciężko mi sobie wyobrazić ten samochód podczas driftu, ale też ciężko było mi sobie wyobrazić Golfa podczas driftu, który, jak się okazało, driftował całkiem przyjemnie. O kurde. Dawaj, gościu. Dobra, spróbujemy tu bąka zrobić. O, nie skręcił tego. Zaraz jeszcze go do... Ua! Ale ciężko go utrzymać w ślizgu gnoja. Powinniśmy jeszcze butlę z gazem dać na dupę, żeby łatwiej było go zarzucić. Znaczy, powiem wam tak, jeśli chodzi o fałteki w tej grze, no to z zewnątrz one brzmią paskudnie. Natomiast jeśli sobie zmienimy na kamerę z kokpitu, to już ten dźwięk jest taki przyjemniejszy. Ciężko opanować samochód, bo masz taki bardzo płytki moment, kiedy auto jest w drifcie i kiedy przesterowuje już, kiedy za bardzo rotuje. Na razie na dwójce próbuję. Wow. Wow. Ale ciężko, już ładnie leciał i taki dosyć mocny kąt łapał już. Ale jest z nim taki problem, że dodatkowo mamy tutaj turbo sprężarki załadowane do niego. No i jeszcze ten fałtek, co sprawia, że jak on wchodzi na obroty, to w pewnym momencie dostanie takie kopnięcie i on się, i wtedy łatwo jest destabilizować. Dlatego albo otrzymamy go na wysokich obrotach przez cały czas driftu, co jest trudne, bo musimy jakby czasami puścić całkowicie gaz, żeby samochód trochę się uspokoił. Mocy mamy wystarczająco raczej. Ale wolałbym jednak, żeby ten samochód zachowywał się trochę stabilniej, jeśli chodzi o tą moc. Zwłaszcza o ten przypływ mocy przy wyższych obrotach. Znaczy, podejrzewam, że fałtek załącza się już przy gdzieś 3500 obrotów. Więc nie powinien to być duży problem, żeby... Że mi aż tak skacze, ale jakoś tak właśnie... Mam wrażenie, że w pewnym momencie dostaje takiego powera, nie? I też nie można nim robić za dużych kątów, bo później go już nie wyciągniesz z tego przesteru. Co innego Golf. Golf, kurde, latał fantastycznie. Ja bym się jeszcze pokusił o to, żeby dać mu lepsze opony i spróbować na tym silniku.
a później jak lepsze opony nic nie dadzą, to włożyć mu no niestety dwulitrowy silnik, jakiś turbo doładowany i wtedy spróbować. Dajmy te. Może będziemy mieli trochę więcej kontroli, może samochód się trochę bardziej uspokoi i nie będzie taki niestabilny. Tak, jeśli chodzi o zrywanie trakcji tutaj, dalej nie ma problemów, ale już, o zobaczcie teraz. O, i on, nie, on dostaje jakieś takiego pierdolnięcia dopiero przy 5000 obrotów. Tak, tutaj sobie, zobaczmy trójkę. Dopiero tutaj, nie? Tak zaczyna coś się dziać. Więc na trójce, jak robimy takie gładkie zakręty, to lepiej kuźwa nie schodzić poniżej 5000 obrotów. Trzeba na tym zakręcie od razu redukować bieg. I czasami tak jakby z opóźnieniem auto reaguje na ten gaz. No bo mamy tu jakiegoś turbolaga, nie wiem co. I mamy tak, więcej koni mechanicznych, większa waga nieznacznie, ale mamy o 20, 40, 30 koni mechanicznych około więcej mamy. Zobaczymy, jak będzie radził sobie ten silnik dwulitrowy. Ale chyba jest płynniej. O co kurde. To chyba też jest Wałtek. Tak w ogóle. Tylko dwulitrowy. Mi się wydaje, że w Hondzie w tej Civic jakieś, nie wiem, 1.6, może silnik 1.8, jakiś Wałtek, nie wiem czy takie są nawet, ale strzelam. Tak na pewno nie było to 2 litry, a tu włożyliśmy teraz dwulitrowy. Dobra, wyjedźmy stąd może. No dobra, zajedźmy sobie tutaj. W razie czego to się go dociąży trochę, żeby nie był taki gwałtowny przy skręcaniu. Trochę go tam kopnąłem ze sprzęgła, bo właśnie bałem się, jak na poprzednim silniku on już wchodził w pewien kąt, to już przesterowywał nie do odzyskania. A tutaj jest chyba lepiej z tym silnikiem, bo widzicie teraz dosyć duży kąt zrobiłem. I całkiem, całkiem ładnie to leciało. Czwóreczka. Próbowałem tą BM-kę ominąć jedną i drugą. Tutaj trochę za długa ta trójka już. Trzeba dwójką robić te zakręty tutaj. Ale dziwnie, nie nadążam wykręcać. Trzeba robić taką osę aż z tych obrotów, kurde. Wiecie o co mi chodzi, dźwięk. Ale jak mamy go na wysokich obrotach, to jest w porządku, tylko to kurde jest takie... Samochód zawsze mi się wydaje podczas driftu taki mało stabilny. A tutaj trzeba mieć te wysokie obroty, przynajmniej na tym silniku. Patrz, czwórka leci. Zobacz. Dobrze. O, źle puściłem ten ręczny. Na sprzęgle trochę poleciałem, żeby się wyprostował gnój. Dobra, spróbujmy tutaj. Och, kurde, nie wyszło czysto. Spróbujmy trochę wolniej na dwójce i tutaj. O, ale się chłop namacha tutaj. Mówiłem, że będą dzisiaj uszy boleć. Kurde, mówiłem. I co? Ale zrobimy tą Hondę. Zrobimy. O, wow. Ojeju. Ta dwójka jest... Spróbujmy ją wydłużyć trochę, bo tam chyba niewiele brakuje, żeby
żeby pokonać takie ciasne zakręty, tylko ta dwójka musi być odrobinę dłuższa. Dwójkę i trójkę dajmy. O, coś takiego zrobimy. No te pozostałe biegi są już mało ważne, niech będzie coś takiego. Zobaczymy, jak teraz pójdzie na tej dwójce. Dobra. O! Słuchaj się, słuchaj się! Głupio to brzmi, co? No szkoda, że ciemno się zrobiło, to nie widzieliście dokładnie. Ale kurde, poszło lepiej. Tylko troszeczkę sobie tą dwójkę wydłużyliśmy. I kurde. I bardzo, bardzo fajnie. Tutaj trochę za płytko ten zakręt. Trzeba kopać. Na 4000 obrotów nie mamy mocy w ogóle. Ale jak się kopnie, to wejdzie. I to wtedy jest takie, nagle zostaje, wiesz, turbo dopalacza i ty nie wiesz, co masz z kierownicą zrobić, nie? Tak w jednej sekundzie musisz ją obrócić o ileś tam stopni. Że ten samochód po prostu trzeba trochę bardziej wyczuć, żeby nim driftować. Trochę trzeba się przy nim namęczyć. O, może tak. Nie jest przyjemny, nie? Nie ma tego odpowiedniego momentu na tych, powiedzmy, niższych obrotach, żeby jako tako latać. A nie chcę mu już tego 1.4 Turbo Rally silnika instalować, bo będzie brzmiał tak jak te wszystkie moje samochody, których standardowe silniki nie dały rady po prostu. Tutaj mamy sporo miejsca, dużo zakrętów 90 stopni, ale mamy dużo miejsca, żeby do tych zakrętów się odpowiednio przygotować. Ale dziwnie, szarp jest straszny. No nie, co on zrobił? Zdechł mi po prostu. A dobra, to spróbujmy w takim razie test ronda. Tutaj mamy rondzielca. Chyba czwórkę nawet. Nie, zostanę na tej trójce, niech kurde ciśnie na tych obrotach. W bagażniku mam 5 litrów motula. Się doleje co 20 km. Niech ciągnie tam, ale niech leci. O, wie. A czwórką? Od razu niestabilne. Ciężko wyczuć ją na tych obrotach. Ale zobaczcie, dopiero od 5000, tak samo jak było sam tym silnikiem. Bo to chyba też V-Tec jest. Ja mam wrażenie, widzieliście, że tam te obroty, przy pewnych obrotach dopiero moc szła do góry na charakterystyce, nie? Ale dziwnie. Tak. To jest tak, o, jesteś podczas driftu i w pewnym momencie kierownica robi się tak na chwilę luźniejsza, a potem znowu się tak mocno zapina. To jest taki moment, kiedy samochód chyba odzyskuje trakcję, kiedy spada mu moc, bo mamy za niskie obroty. I potem dodasz trochę gazu i kierownica robi się luźniejsza, kiedy samochód wchodzi na wyższe obroty. I tak musisz to mniej więcej wyczuć i cały czas raczej być na tych wyższych. Chyba po prostu trzeba driftować na dwójce, tak jak ja teraz. Mieć go na tych maksymalnych obrotach 9000. I tak jedziesz, nie? O Boże. Ale wiecie co, w rzeczywistości te V-Teki też brzmią paskudnie. Kiedyś robiłem wywiad z taką parą, która ma dwie Hondy Type R, tylko że te nowsze modele, te, które wyglądają jak takie mydelniczki, kojarzycie chyba, nie? Czy tam jak myszka od komputera.
no to faktycznie jak odjeżdżali tymi dwiema Hondami, to faktycznie brzmiały jak tartak, tak z daleka. W środku okej, tak samo jak i tutaj. Brzmi to spoko, ale z zewnątrz, no chyba każdy się zgodzi, że nie brzmi to fajnie, jak... No nie wiem, no. Niektóre motocykle brzmią lepiej, które mają dużo, dużo mniejszą pojemność, jakby... Ciężko to porównać motocykl do samochodu, ale... No jest to jedno z moim zdaniem gorzej brzmiących pojazdów, tak w ogóle. Dosyć głośne to, te sportowe wersje zwłaszcza, nie? Dosyć głośne, daje to jakieś tam wrażenia z jazdy, bo to jest lekkie i tak dalej, ale... No, nie jest to coś, co ja bym celował, jeśli chodzi o samochód sportowy. Szczerze, wolałbym V6 w Mustangu, bo brzmi to trochę lepiej już. Nawet jak wymienisz sobie wydech, to już dużo lepiej, a tutaj... No, nie wiem, nic z tym chyba nie zrobi, nie wiem. Ale udało się jako tako zrobić do tego driftu, jest ciężko. Nie chcę już tego 1.4 silnika tutaj ładować. Mogę tylko powiedzieć, że z tym dwulitrowym silnikiem jest ciężko i samochód no, do driftu jest bardzo trudny do... Da się nim latać, tak? Ale jest trudny do opanowania, no jeśli jeździłbym nim na padzie... O, tutaj sprzęgło, zapomniałem o sprzęgle. Zaciągnąłem ręczny bez sprzęgła. To chyba tylko dwójka właśnie, na padzie tak testuję, że... A na padzie to nie ma znaczenia, kurde. Aha. Też jest niefajnie. Nie będę wam jeszcze udostępniał tego tuningu, bo będę musiał go dopracować. Może coś jeszcze z tego wyjdzie. Ła! Na padzie nawet ciężko się tym jeździ. Kurde. Jeśli ktoś z was dał radę stuningować to cacko pod drift, to dajcie znać w komentarzach. No, mi się nie udało tego zrobić jakoś fajnie. Jest to małe auto. Może właśnie jakby go dociążyć mocniej, to by tak... Ale to myślę, że jest kwestia charakterystyki tego silnika. Że on tam dopiero na tych wysokich obrotach daje nam tą maksymalną moc 500 ileś koni mechanicznych. A jak zejdziemy poniżej 5, dajmy na przykład 4, to już... O, na 4, dobra, nawet ukręcił, dobra. Ale jest ciężko. Na kierownicy, zwłaszcza na padzie, jak widzicie, daje radę jeszcze tam jakoś lecieć. Ale ogólnie, no... Nie brałbym tego samochodu na konkurs driftowy, oj nie! Golfa jeszcze bym wziął. Golf zdecydowanie lepszy, lepiej mi wyszedł pod drift, ale tego to... Jakoś nie ogarniam. Honda Civic. Wersja driftowo podobna. Wygląda sobie tak, driftuje tak jak widzieliście. Trzymajcie się, na razie, hejas.